Dzień dobry, mam na imię Paweł, witam Was w salonie Klasyczne Buty w Gdańsku i dzisiaj opowiem Wam o kopytach. Zanim jednak przejdę do meritum, tradycyjnie proszę o subskrypcję i polubienie, proszę o komentarze. Jeszcze raz proszę o pomoc w rozwoju tego kanału, bez Was on nie ma racji bytu. A teraz nie przedłużając, przechodzimy do kopyt. Słowo kopyto kojarzy nam się oczywiście z koniem, prawda? Konie mają kopyta, krowy mają kopyta. Wszyscy słyszeli coś o jakimś kopycie szewskim. Mamy powiedzenie na jedno kopyto. To raczej nie pochodzi właśnie od kopyta końskiego, tylko od innego kopyta, od kopyta szewskiego. My też czasami w klasycznych butach mówimy, że mamy różne kopyty, buty szyte na różnych kopytach. Więc większość osób wie, że jest coś takiego jak kopyto szewskie, coś co ma służyć do robienia butów, ale tak do końca nie wiadomo, o co chodzi. Co to jest więc kopyto szewskie i czemu ono służy? Czemu ono jest w ogóle super ważne? Kopyto szewskie to jest po prostu model, który odwzorowuje w sposób przestrzenny stopę ludzką. Tutaj macie przykład kopyta szewskiego, ono tak wygląda. To jest kopyto stworzone dla konkretnej osoby, dla pani, tutaj jest nawet podpisane, słuchajcie. Pani Mieczysława Pawlikiewicz-Kunkel. Dla takiej osoby zostało ono stworzone. To kopyto, widzicie tutaj wyrysowane, jak wygląda stopa tej osoby. Tu jest taki otwór. Po co on służył? Po tym, że jak już się stworzyło kopyto, to wkładało je się na taki stojak i naciągało skórę i szyto na tym kopycie but, szyto cholewkę, ponieważ kopyto służy do formowania na nim cholewki buta. But składa się tak naprawdę z podeszwy i z podeszwy jest pod podeszwa, w zależności od szycia, to już nie będziemy wnikali w takie szczegóły, i cholewki. I o ile podeszwę dosyć łatwo jest ukształtować, no bo ona jest płaska, tak naprawdę ona jest prawie że dwuwymiarowa, to cholewka jest trójwymiarowa. I trzeba ten trójwymiar jakoś odwzorować. Odwzorowuje się go właśnie na kopycie szewskim. Tego typu. W większości w tej chwili już kopyta są bardziej nowoczesne, one są metalowe. Tutaj mamy kopyto Berwicka, jak widzicie. Tutaj kolejne kopyta stworzone dla określonych osób. Widzicie, tutaj są profilowane już odpowiednio, tak żeby idealnie odwzorować daną stopę ludzką. I tak jak powiedziałem, kopyto właśnie odwzoruje stopę ludzką i na nim szyje się but, czyli oblekamy na kopycie skórę i wtedy tworzymy tą cholewkę. Natomiast to wszystko nie jest takie proste, ponieważ w zależności od tego, jak wymodelujemy, jak stworzymy to kopyto, ta cholewka może wyglądać w dowolny sposób. Tak naprawdę wygląd cholewki buta zależy właśnie od kopyta. To ono nadaje mu kształt. I jeżeli popatrzycie na rewie mody tworzone przez różnych szalonych projektantów, to zobaczycie, że te buty mogą być całkowicie abstrakcyjne. Długie, krótkie, zadarte nosy, opuszczone nosy. W prawo, w lewo, no po prostu totalna fantazja, czyli można powiedzieć, że w tworzeniu kopyta ogranicza nas tylko fantazja. Oraz jeżeli tworzymy kopyto dla ludzi, a nie na pokazy mody, też funkcjonalność. Kopyto zresztą szewskie było znane już w średniowieczu i to jest chyba oczywiste, ponieważ w średniowieczu buty się szyło. Nie było tam wtedy maszyny, która by, jak ja to mówię, wypluwała taśmowo buty klejone. Trzeba było buty uszyć. Stąd już w średniowieczu zaczęto tworzyć kopyta. Wyglądały one trochę inaczej niż w tej chwili kopyta, ponieważ inaczej też wyglądały buty. Właściwie obcas pełnił rolę fleka bardziej. Nie będę wchodził w szczegóły, tu ten film nie ma trwać godziny i mam tutaj opowiadać o tym, jak wygląda historia i ewolucja kopyt na przestrzeni setek lat. Natomiast pamiętajcie, że kopyto nie jest wynalazkiem ostatnich lat, nie jest też wynalazkiem niestety klasycznych butów. Jest wynalazkiem sięgającym już średniowiecza i właściwie bez niego nie da się zrobić butów. Czemu różni się kopyto w takich butach szytych, na przykład takich butach szytych, od butów przemysłowych, od kopyta przemysłowego? I tutaj zaczyna się pojawiać właśnie określenie na jedno kopyto. Pamiętacie, że kiedy marka przemysłowo sprzedająca buty w setkach milionów egzemplarzy, bo przecież o takich tutaj rozmawiamy, tworzy te buty, tworzy je na jednym kopycie. Stąd właśnie jest to powiedzenie na jedno kopyto. Czyli jeżeli kupujecie markę X, idziecie do galerii handlowej, wchodzicie do sklepu, najpopularniejszego sklepu, jaki tam jest, z butami i kupujecie buty danej marki, znowu niech będzie Y, to możecie założyć z góry,
że wszystkie te buty zostały stworzone, bo one zostały sklejone na jednym kopycie szewskim. Nikt tam się nie zajmował czymś takim jak formowanie cholewki na kopycie, na czymś takim, tylko po prostu stworzono jakiś trójwymiarowy model stopy jednej, która ma być odpowiednia dla 10 milionów ludzi, czy 100 milionów ludzi, bo to przecież o takich skali mówimy, i na tym jednym kopycie, na jedno kopyto masowo produkuje się but. Stąd właśnie dlatego przychodzą do nas tutaj osoby, które mówią, że buty są za ciasne, buty są za niskie, buty są za wysokie. Dotyczy to szczególnie pań, które po prostu zachwycają się wyglądem, tak jak mówiłem, jakimiś abstrakcyjnymi pomysłami kreatorów mody. I potem przychodzą do nas, bo nagle się okazuje, że w tym bucie nie da się chodzić, ale za to jest piękny. Natomiast kopyto ma za zadanie sprawić, że but był jednocześnie kształtny, ale też i funkcjonalny. I w zależności od tego, jaką stopę odwzorowuje kopyto, bo to jest bardzo ważne, tak będzie on pasował do danej stopy. Jeżeli popatrzycie na te dwa kopyta, nie chodzi mi tu o wielkość stopy, bo to jest oczywiste, że ta stopa jest większa niż ta. Ale zobaczcie, że tu twórca kopyta w sposób wyraźny wskazał, że podbicie, czyli ta część jest wyraźnie wyższa niż tutaj. Tutaj mamy bardziej zaokrąglone podbicie. I to pomimo tego, że ta stopa jest większa, to tutaj podbicie jest wyższe. To jest charakterystyczne. Jeżeli popatrzycie tutaj, to wynika, że nie wiem, być może ta osoba ma płaskostopie. No bo tutaj w ogóle nie ma żadnego odwzorowania kształtu stopy podeszwy, prawda, stopy. Natomiast tutaj mamy dość ładnie to wyprofilowane. Czyli być może właśnie ta osoba tworzyła dla siebie but i te kopyto tak nie wygląda dla osoby, która ma płaskostopie właśnie tworzone i stąd właśnie tej osobie będzie się w nim dobrze chodziło. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć dobrej jakości kopyto, a żeby mieć wiele kopyt. Jest oczywiste, że jeżeli w danym sklepie jest na przykład, są buty na 10 różnych modelach kopyt, to łatwiej będzie dobrać buty dla danej osoby, niż jeżeli w sklepie są na przykład buty na 3 rodzajach kopyt. Bo jest większa szansa, że ta dana osoba utrafi w swoje kopyto. Zapraszam Was też do zapisania się do naszego newslettera. Oczywiście mówimy Wam o naszych produktach, ale też dajemy wiedzę na temat pielęgnacji butów, na temat mody męskiej, na temat nowości, które się wydarzyły w tejże modzie, sposobów szycia butów, także nasz newsletter ma nie tylko służyć temu, żebyśmy mówili o naszych produktach, ale także jakby propagowali wiedzy na temat mody męskiej i obuwia. Stąd zapraszam Was, zapiszcie się na www.klasycznebuty.pl do naszego newslettera, bo po prostu skorzystacie na tym, jeżeli chodzi o wiedzę. A teraz wracając do naszego tematu. W klasycznych butach mamy buty uszyte na prawie 40 różnych kopytach. Co to nam daje, prawda? Zauważcie, że jesteśmy małą firmą, małym sklepem. Nie sprzedajemy 10 milionów par butów rocznie. No, to są jakieś promile w ogóle tej ilości. A mimo to mamy prawie 40 modeli kopyt stosowanych w klasycznych butach. Chodzi właśnie o to, żeby w miarę możliwości dobrać buty do danej stopy. I jakie to jest ważne, to jak będzie przykład z dnia wczorajszego. Już tak właściwie pod koniec dnia przyjechało do nas dwóch panów, tutaj do Gdańska, aż z Białegostoku, także pozdrawiam panów, mam nadzieję, że szczęśliwie wrócili już do domu i powiedzieli, że po prostu chcą jakieś buty, że pan zamawiał buty, ale niestety nie utrafił z kopytem, że one są za szerokie, że nie są dobre i sprawdził w internecie, popatrzył i stwierdził, tak bez pytania nawet się nas, że u nas na pewno znajdzie but. Rzeczywiście stopa była bardzo ciężka, ponieważ to była stopa o bardzo wysokim podbiciu. W ogóle Polacy mają wysokie podbicie. I to trzeba pamiętać, kiedy się tworzy kopyta dla Polaków, że to podbicie musi być wyższe. Stopa była też szeroka, nie była wbrew pozorom bardzo długa. Pan był mojego wzrostu, więc mówię, ta stopa bardziej by pasowała mi do faceta, który ma 2 metry wzrostu i waży jakieś 130 kilo. I udało się dobrać buty. Udało się dobrać buty, rzeczywiście pan wyjechał zadowolony. Trochę nam to zajęło, popróbowaliśmy, ale udało się. I udało się tylko dlatego, że mieliśmy wiele kopyt, bo to nie był pierwszy trafiony but, to nie był nawet drugi. Pamiętajcie też, że
nie zawsze jest tak, że ten but, który Wam się podoba, będzie na Was pasował. Czasami osoby przychodzą i mówią, ten, zazwyczaj wskazują na Santosa. I faktycznie Santos ma fantastyczne buty i ma bardzo dobre kopyto. Ma kopyto Z401, które jest dosyć uniwersalnym kopytem, pasuje na wiele stóp, ale takie stopy jak na przykład moje niestety tam nie wchodzą. Ja sam w Santosach nie chodzę, chociaż bardzo tego żałuję, ponieważ na moją stopę ich kopyta nie pasują. Natomiast, tak jak już kilka razy mówiłem, Arek, nasz kierownik z Warszawy, czy pan Famuła chodzą w Santosach, ich stopy świetnie tam leżą i są z tego zadowoleni. Stąd, jeżeli do nas przyjdziecie, nie zawsze jest tak, że ten but, który sobie wymarzyliście, będzie na Was pasował. Ale na 90% jakiś but odpowiadający Waszym oczekiwaniom, czyli na przykład Oxford, Monk, nie wiem, Derby, Broxy, Loafersy, dla Was znajdziemy. Właśnie dlatego, że mamy je szyte na kilkudziesięciu kopytach. Jeżeli chcielibyście poznać nasze kopyta, to mamy cały wpis blogowy o kopytach szewskich na naszym blogu, na naszej stronie www.klasycznebuty.pl. Tam opisujemy poszczególne kopyta, większość naszych kopyt. Ja nie będę ich wszystkich omawiał, bo tak jak powiedziałem, film by trwał jakąś godzinę, gdybym chciał omówić każde kopyto pokrótce i pokazać. Tak więc na naszym blogu macie zdjęcie kopyta, macie jego nazwę, macie jego opis, możecie się tym też posiłkować. Zawsze też, kiedy zadzwonicie do nas, spróbujemy Wam dobrać but na właściwym kopycie. Natomiast to, co jest ważne, to pamiętajcie, że kopyto odwzorowuje stopę ludzką. Chodzi o to, przy wyborze butów, żeby kopyto odwzorowało możliwie najlepiej Waszą stopę. Natomiast pamiętajcie, że buty są szyte, ale nie zawsze są szyte na miarę. Jeżeli but nie jest szyty na miarę, musimy się zgodzić na jakiś niewielki kompromis, czyli na przykład, że będzie troszkę za luźno, albo lewa noga, która jest mniejsza, będzie miała właśnie ten luz i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie proszę, że kopyto to jest coś, na czym tworzymy but, że jest bardzo ważne i że im więcej tych kopyt jest w danym miejscu, tym łatwiej Wam będzie wybrać buty dla siebie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem mówiąc o kopytach. Mam nadzieję, że już wiecie, z czego pochodzi pojęcie na jedno kopyto i również zapraszam Was do klasycznych butów, gdzie mamy wiele kopyt. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.